Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset. Zakon a Ewangelia. Przez Mojżesza Bóg nadał swojemu ludowi 10 przykazań. Były one święte, sprawiedliwe i dobre oraz miały obdarzyć życiem. Okazały się jednak drogą do śmierci, gdyż służyły ujawnianiu i uświadamianiu przestępstw względem prawa. Kiedy jednak na ziemię przyszedł Pan Jezus Chrystus, przyniósł dobrą nowinę, Ewangelię. Zakon i Ewangelia mają różne zadania i cele. Zakon pokazuje mi mój grzech. Ewangelia wskazuje drogę do jego przebaczenia. Rzymian, 3 rozdział, 20 werset i 1 list Jana, 1 rozdział, 9 werset. Zakon ciągnie za sobą sąd, a Ewangelia przynosi odkupienie. Rzymian, 3 rozdział, 19 werset i Efezjan, 1 rozdział, 7 werset. Zakon mówi o zapłacie, gdyż jestem winnym dłużnikiem. Ewangelia głosi, że Chrystus zapłacił za mnie mój dług. Jak mówi list Jakuba, 2 rozdział, 10 werset. Oraz Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Zakon zwiastuje śmierć, gdyż ja zgrzeszyłem. Ewangelia zaś życie, ponieważ moje grzechy zostały mi przebaczone przez Chrystusa. Hebrajczyków, 10 rozdział, 28 werset i Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Zakon wyjaśnia, że grzech musi zostać ukarany. Ewangelia wskazuje, iż Chrystus poniósł na sobie karę, na którą ja zasłużyłem. List do Rzymian, 2 rozdział, 12 werset i list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Zakon przedstawia Boży gniew. Ewangelia z kolei pokazuje pojednanie z Bogiem przez krew Chrystusa, o czym czytamy w Rzymian, 3 rozdział, 19 werset oraz 5 rozdział, 9 i 11 werset. Zakon wymaga sprawiedliwości i dobrych uczynków. Pyta, co mogę zaoferować Bogu jako zapłatę. Ewangelia odpowiada, Chrystus jest moją sprawiedliwością i świętością, to On zapłacił za mnie, o czym czytamy w 3 Mojżeszowej 18:5 oraz 1 liście do Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Czy nadal zakon jest twoim życiowym przewodnikiem? Wtedy pójdziesz do piekła. A może Ewangelia dotarła już do twojego serca? Wtedy pójdziesz do nieba. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset.